Proszę Państwa, na tej planszy tytułowej słowo nieskończoność jest napisane w specjalny sposób, żeby podkreślić, że odpowiedź na pytanie, czy wszechświat jest skończony, czy nieskończony, jest otwarta. Rysunek, który tutaj przedstawiam, bardzo często jest reklamowany jako średniowieczny drzeworyt pokazujący naiwne wyobrażenia ówczesnych badaczy na temat tego, jak wszechświat jest zbudowany, że ten świat jest zamknięty w kryształowej kuli, do której przyczepione są gwiazdy. I ten biedny pielgrzym, który dotarł do krańca świata, przełożył głowę przez tę kryształową kulę. I tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, ten drzeworyt wcale nie jest średniowieczny, tylko XIX-wieczny. Po drugie, został po raz pierwszy opublikowany w książce francuskiego astronoma Flammariona popularyzującej meteorologię, naukę, która wtedy się rozwijała. I druga uwaga, ten pielgrzym przekłada głowę, dłoń i kawałek laski pielgrzymiej przez tę kryształową kulę i wkracza w jakąś inną rzeczywistość. To jest jak gdyby podział w teatrze na scenę, którą widzimy, oraz te wszystkie rupiecie i maszyny do udawania wiatru czy szumu morza i tak dalej, których nie widzimy. A więc co jest wszechświatem? O skończoności czego mówimy? Czy tego, co jest pod tą kryształową kulą? Czy też całości, a więc również tych wszystkich trybów i kółek zębatych, które światem kręcą. Problem skończoności bądź nieskończoności wszechświata interesował ludzi od zawsze. U Hezjoda w Narodzinach Bogów czytamy o tym, że mroczny Tartar znajduje się tak głęboko pod ziemią, jak niebo wysoko nad ziemią. Co więcej, Hezjod podaje wyniki pomiarów, które przeprowadził. Nie wiem w jaki sposób, ale wyszło mu, że spiżowe kowadło, najwyraźniej nie znał zasady równoważności, bo to nie powinno mieć żadnego znaczenia, z czego to kowadło jest zrobione, upuszczone z nieba będzie opadać na ziemię przez 9 dni i nocy. Obliczenie, jaka zatem jest odległość z ziemi do nieba, przekraczało możliwości Hezjoda, bo wymaga wykonania bardzo skomplikowanej całki, ponieważ natężenie pola grawitacyjnego zmienia się i tak dalej. Ale można to obliczyć w bardzo sprytny sposób, korzystając tylko z prawa powszechnego ciążenia Newtona i trzeciego prawa Keplera. I ten rachunek można wykonać na odwrocie koperty, zajmie to 5 minut. I wychodzi, że według Hezjoda odległość do nieba wynosi kilkaset tysięcy kilometrów. A więc jest porównywalna, jest tego samego rzędu, co odległość z Ziemi do Księżyca. To jest zastanawiająca koincydencja. Jak gdyby Hezjod miał jakąś intuicję, jak daleko trzeba sięgnąć, jak długą trzeba by mieć dłoń, żeby gwiazdkę z nieba sobie urwać. O skończoności wszechświata myślał zapewne Aleksander Macedoński, który, jak wiemy, wyprawił się aż do Indii i Afganistanu. I legendy mówią, że jednym z motorów, jedną z jego ambicji było dotarcie do krańca Ziemi. Ziemia była całym światem. A więc dotarcie do krańca Ziemi pozwoliłoby dotknąć końca świata. Świat Dantego był skończony. Ziemia w środku, piekło pod ziemią, sfery kolejnych odpowiadające kolejnym planetom, a na końcu sfera gwiazd stałych napędzana ruchem z kryształowej sfery niebieskiej, która to wszystko porusza. Podobnie było u Kopernika. Kopernik umieścił Słońce w centrum świata, ale ten świat składał się z kolejnych sfer, i ta ostatnia sfera to była sfera gwiazd stałych. Świat,
był skończony, zamknięty sferą gwiazd stałych. Ale u Kopernika już pojawia się pewien ważny pomysł związany ze skończonością versus nieskończonością wszechświata. Otóż krytycy Kopernika zwracali uwagę, że w jego modelu, w którym Ziemia porusza się wokół Słońca, położenia gwiazd w stosunku do płaszczyzny ekliptyki, czyli płaszczyzny tej orbity Ziemi wokół Słońca, powinny się zmieniać w rocznym cyklu, ponieważ na daną gwiazdę, wyobraźmy sobie, że to jest któryś z tych reflektorów, raz patrzymy z tego położenia i widzimy w tym kierunku, a po pół roku patrzymy z tego położenia i widzimy w nieco innym kierunku. W czasach Kopernika tego efektu nie obserwowano. Krytycy używali tego jako argumentu przeciwko jego teorii, na co on odpowiadał: moja teoria jest poprawna, to oznacza jedynie, że gwiazdy znajdują się bardzo daleko. I miał rację. Na początku XIX wieku Bessel jako pierwszy zauważył i zmierzył tak zwane paralaksy, czyli właśnie tę zmianę kąta położenia gwiazdy. Proszę Państwa, najlepiej by było się przekonać o nieskończoności Wszechświata, docierając tam. Po prostu dotrzeć do krańca świata, tak jak chciał Aleksander Macedoński, dotknąć, postukać w ten mur i wiedzieć, gdzie on leży. Tyle, że dotrzeć do czegoś, co jest położone nieskończenie daleko, nie jest łatwo. I tu z pomocą przychodzi nam Marcel Proust, który w swoim monumentalnym dziele W poszukiwaniu straconego czasu napisał: prawdziwie odkrywcza podróż nie polega na docieraniu do nowych krain, ale na spojrzeniu na nie nowymi oczami. Spójrzmy więc na wszechświat nowymi oczami. Pierwszym, który to zrobił, był Galileusz w 1609 roku. Wbrew temu, co się często mówi, Galileusz nie wynalazł lunety, bo lunetę wynaleźli Holendrzy nieco wcześniej, ale Holendrzy używali lunet do nawigacji, do obserwacji na morzu. Natomiast Galileusz był pierwszym, który skierował lunety w niebo i od razu zobaczył rzeczy, o których się filozofom nie śniło. Zobaczył kratery na Księżycu. Zobaczył nierówny brzeg księżycowej tarczy. Nierówny dlatego, że widzimy góry. Zobaczył wreszcie setki, jeśli nie tysiące, nowych gwiazd. Na tym rysunku w środkowej części widzimy kopię notatek Galileusza. Na tym rysunku duże gwiazdki to są gwiazdki widoczne gołym okiem w gwiazdozbiorze Oriona. Te wszystkie maleńkie gwiazdki to są gwiazdki, które jako pierwszy człowiek zobaczył Galileusz. Od razu zobaczył, że jest ich o wiele, o wiele, o wiele, o wiele więcej. Galileusz odkrył 4 księżyce jowiszowe, krążące wokół Jowisza. To było mniej więcej w tym samym czasie, w którym Kepler opublikował prawa ruchu planet. Pierwsze od czasów starożytnych ogólne prawa przyrody. O ile Kopernik mówił, świat jest zbudowany tak i tak, i tej opowieści nie dało się zastosować w żadnym innym kontekście, do żadnej innej sytuacji, do żadnego innego układu. O tyle Kepler powiedział, planety krążą po elipsach. Ciało centralne, gwiazda, nie mówił Słońce, gwiazda, znajduje się w jednym z ognisk elipsy. Prędkość planet na orbicie zmienia się w taki i inny sposób. Relacja pomiędzy półosią elipsy, większą półosią elipsy, a okresem orbitalnym jest taka i taka. I od razu można było zastosować prawa Keplera do układu Jowisz i jego księżyce i doskonale się to zgadzało. Więc był to naprawdę przełom.
Od tego czasu, to jest właściwie początek, Kepler to jest, i Galileusz to jest początek nauki nowożytnej. To jest początek tego niesłychanie gwałtownego rozwoju fizyki, astronomii, chemii, biologii, innych nauk przyrodniczych. Zaczęto budować coraz większe teleskopy, ponieważ okazywało się, że zwiększenie rozmiarów teleskopu, czyli zwiększenie ilości światła, które można było rejestrować, natychmiast prowadzi do nowych odkryć, do odkryć układów, obiektów, które wcześniej były nieznane. Często nawet nie spodziewano się, że mogą takie istnieć. Przykładem takiego milowego kamienia na drodze rozwoju astronomii jest ten refraktor, czyli, no mówiąc w dużym uproszczeniu, gigantyczna luneta o średnicy zwierciadła wynoszącej 40 cali, czyli 102 centymetry. To był największy refraktor, jaki zbudowano kiedykolwiek. Po tym czasie jego budowy zaprzestano budowy refraktorów, a zaczęto budowę reflektorów, czyli teleskopów, w których tym, co zbiera światło i kieruje do światłoczułego elementu, kliszy fotograficznej czy czegoś innego, czy oka astronoma, były nie soczewki, ale wklęsłe zwierciadła. Tak się stało dlatego, że tego rozmiaru soczewki były bardzo ciężkie, powodowały mechaniczną deformację instrumentu. Bardzo trudno było uzyskać jednorodny, bez pęcherzyków powietrza, bez obszarów gęstszych i rzadszych, blok szkła. Wreszcie szlifowanie takiej soczewki trwało bardzo długo. Jako ciekawostkę to zwrócę Państwa uwagę, że na tym zdjęciu u góry, w środku tej grupy stoi Albert Einstein. Dzisiejsze czasy to zupełnie inna klasa instrumentów. To jest zdjęcie przedstawiające południowoafrykański wielki teleskop. To jest teleskop o średnicy zwierciadła wynoszącej 10 metrów. To, czy jest to największy teleskop na świecie, czy nie, to można się spierać, bo podobnie jak z zegarkiem, trudno jest zdefiniować, który zegar jest bardziej dokładny z różnych powodów. Tak samo z teleskopami. Pod pewnymi względami można za największy teleskop uznać taki instrument, a pod innymi względami taki. Ale jest on niewątpliwie jeden z największych teleskopów i wybrałem go jako ilustrację dlatego, że Polska jest udziałowcem tego teleskopu. Teleskop należy do konsorcjum kilku krajów i Polska ma udziały w wysokości 10%, to znaczy poniosła 10% kosztów budowy tego teleskopu i ma prawo do 10% czasu obserwacyjnego. To, co sprawiło, że nasze próby dostrzeżenia krańca wszechświata stały się bardziej efektywne, to możliwość wynoszenia instrumentów do obserwacji poza atmosferę ziemską, umieszczania ich w kosmosie. Ten rysunek ilustruje przezroczystość ziemskiej atmosfery. Na poziomej osi zaznaczone są długości fal elektromagnetycznych, które przenikają przez atmosferę aż do gruntu, aż do Ziemi. I widzimy, że jest tylko kilka takich okien. Przede wszystkim to okno dla światła widzialnego. Światło słoneczne przenika przez atmosferę i jest owszem rozpraszane, dlatego niebo jest niebieskie, jest częściowo pochłaniane i tak dalej, ale gro światła dociera do powierzchni Ziemi. W zakresie podczerwonym i ultrafioletowym mamy kilka takich bardzo wąskich okienek, ale tylko niewielka część światła odpowiadającego tym długościom fal dociera do powierzchni Ziemi. No i na szczęście mamy okno radiowe, szerokie okno radiowe. Mówię na szczęście, dlatego że tylko dzięki temu możliwe są loty kosmiczne. Tylko dzięki temu możemy utrzymywać łączność, sterować statkami, odbierać dane
prowadzić komunikację z załogami tych statków. Tutaj pokazałem już jeden z największych teleskopów na świecie. To jest przykład innego teleskopu u góry po lewej stronie. Widzimy największy do niedawna radioteleskop na świecie. To jest radioteleskop Arecibo w Puerto Rico. On jest, jego czasza jest nieruchoma. Jego czasza ma średnicę ponad 300 metrów i wypełnia naturalny, to nie jest krater, to jest jakaś formacja typu krasowego, takie zagłębienie, które służy jako ta podpora dla konstrukcji teleskopu. On jest nieruchomy, a możliwość obserwacji w różnych kierunkach zapewnia wtórne zwierciadło, które jest przedstawione na górnym rysunku po prawej, które przesuwa się po takich saniach i dzięki temu może zbierać sygnały, które są odbijane przez tę antenę w różnych kierunkach. I dzięki tym obserwacjom radiowym możemy zobaczyć różne fantastyczne rzeczy, na przykład pobliska głośna radiowo galaktyka Centaurus A ma rozmiary 200 razy większe od tarczy Księżyca w pełni. A więc tak naprawdę ta plama, ta chmura, która emituje fale radiowe, rozciąga się na bardzo dużej części naszego nieba. Bardzo interesujące i ważne informacje są dostarczane przez satelity pracujące w innych zakresach widma, na przykład satelita do obserwacji w zakresie podczerwonym, satelity obserwujące w zakresie promieniowania rentgenowskiego czy promieniowania gamma. I cóż, nawet nie sięgając do krańców wszechświata, ale ograniczając się do naszego najbliższego sąsiedztwa, dzięki obserwacjom w innych zakresach widma elektromagnetycznego niż światło widzialne, możemy zobaczyć rzeczy, których inaczej byśmy nie widzieli. Na wszystkich tych rysunkach widzimy Słońce obserwowane w różnych zakresach widma. Rysunek u góry po lewej to jest Słońce w świetle widzialnym, oczywiście przepuszczone przez pewien filtr, także to nie jest pełen zakres światła widzialnego. Po stronie prawej u góry widzimy Słońce w zakresie rentgenowskim. Widzimy bardzo wyraźnie, bardzo gorącą, a więc emitującą promieniowanie rentgenowskie, koronę słoneczną. A u dołu widzimy Słońce, po lewej stronie to jest zdjęcie w podczerwieni. Słońce jest zakryte, ten ciemny okrąg w centrum zdjęcia to jest specjalny instrument, który blokuje światło pochodzące bezpośrednio z gwiazdy. Natomiast obserwujemy koronę słoneczną, protuberancję, strugi wiatru słonecznego. I wreszcie rysunek na dole po prawej to jest Słońce obserwowane w zakresie ultrafioletowym. Piękna protuberancja słoneczna i tak dalej. W podczerwieni obserwujemy materię, która jest zimna, zimny gaz, a więc na przykład obłoki, w których dopiero rodzą się nowe gwiazdy. Tym, co pozwoliło, instrumentem, który pozwolił sięgnąć w zakresie widzialnym bardzo głęboko w głąb wszechświata, niemal do krańców obserwowalnej części wszechświata. Co to znaczy obserwowalna część wszechświata, to za chwilę. Jest kosmiczny teleskop Hubble'a, który krąży po orbicie wokół Ziemi od 27 lat. I w tym czasie dostarczył ogromnej ilości informacji, zdjęć najwyższej jakości. Podam przykład tego, co on zobaczył. Otóż kilkanaście już lat temu ten teleskop, który prowadzi obserwacje non-stop, został wycelowany w puste miejsce na niebie. W miejsce, w którym nie było żadnej gwiazdy, żadnego kwazara, żadnej znanej galaktyki. I utrzymano ten teleskop wpatrzony
w to miejsce przez milion sekund. Milion sekund to jest około, to jest kilkanaście dni i nocy. I to, co uzyskano, ten obraz po prawej stronie, niektórzy nazywają najpiękniejszym obrazem stworzonym przez człowieka. On tak naprawdę nie został stworzony przez człowieka, został zarejestrowany przez człowieka. Na tym zdjęciu znajduje się kilkadziesiąt tysięcy, prawie 100 tysięcy zidentyfikowanych źródeł światła. Oczywiście przy tej jakości zdjęcia projektora rozświetlonej sali możemy tutaj zobaczyć pewnie kilka tysięcy tylko, ale prawie każda z tych plamek światła to nie jest gwiazda. Tutaj gwiazd jest zaledwie kilka. O, przyjrzyjmy się. O, na przykład to jest gwiazda. To jest gwiazda. No i tych, o, to jest gwiazda. Tych gwiazd jest zaledwie kilka. Wszystkie pozostałe plamki światła to są galaktyki, czyli układy setek miliardów gwiazd, takich jak Słońce. Takie układy jak nasza Droga Mleczna, czyli nasza własna galaktyka. A więc widzimy, że wszechświat jest wypełniony materią, jest wypełniony galaktykami. Co więcej, analiza światła pochodzącego z tych plamek pozwala nam wyznaczyć odległość do tych obiektów. I okazuje się, że wśród tych kilkudziesięciu tysięcy galaktyk znajdują się takie galaktyki, które znajdują się na krańcach obserwowalnej części Wszechświata. Prawie na końcu Wszechświata. Że światło do nich, od nich biegło do nas, czy też do kosmicznego teleskopu Hubble'a, co jest prawie tym samym, bo on się znajduje mniej więcej 500 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, przez prawie 14 miliardów lat. Czyli przez prawie tyle, ile istnieje Wszechświat. Ten teleskop już dogorywa. Po pierwsze, nie ma promu kosmicznego, który pozwalałby do niego dolecieć i naprawić, zmienić instrumenty czy coś takiego. Po drugie, więc ponieważ nie ma tych misji serwisowych, no to powoli tam się różne rzeczy psują. I właśnie niedawno nadeszła informacja, że zepsuł się kolejny żyroskop, czyli urządzenie, instrument pozwalający stabilizować położenie teleskopu oraz je zmieniać. W tej chwili ten teleskop był wyposażony w 6 żyroskopów, w tej chwili zostały już tylko 2. Jeden teleskop pracuje wykorzystując tylko jeden, drugi jest trzymany w zapasie. A w tej chwili trwają prace nad budową następcy tego teleskopu. To będzie James Webb Space Telescope, czyli teleskop kosmiczny imienia Jamesa Webba. Tutaj jest jego wizualizacja. Widzimy też porównanie rozmiarów zwierciadła teleskopu obecnego, kosmicznego teleskopu Hubble'a, z tym, który jest budowany. Widać, że jest ogromna różnica. Średnica tego teleskopu to 2,8 metra, średnica tego to będzie ponad 6 metrów. Jednym z głównych powodów, dla których zbudowano prom kosmiczny, było wyniesienie, a następnie serwisowanie kosmicznego teleskopu Hubble'a. Ten teleskop będzie umieszczony w innym miejscu. Nie będzie krążył po orbicie wokół Ziemi, tylko wraz z Ziemią będzie krążył po orbicie wokół Słońca. Będzie się znajdował 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Tam astronauci nie dolatują. Co więcej, nie ma żadnego środka transportu kosmicznego, który by wyniósł teleskop o tej średnicy. Ten teleskop będzie złożony jak parasol. I dopiero jak doleci na miejsce, w którym będzie pracował, ten parasol zostanie rozłożony. Precyzja kształtu zwierciadła musi być porównywalna, a nawet lepsza, niż długość fali światła, które ten teleskop skupia. Czyli, że będziemy musieli 1,5 kilometra od Ziemi
po dramacie wstrząsów przy starcie rozłożyć to urządzenie i ono będzie musiało zachować precyzyjny kształt z dokładnością do mikrometrów. Więc jest to wyzwanie. Tutaj widzimy budowę tego teleskopu. Jego zwierciadło będzie się składało z takich segmentów. Segmenty są pokrywane złotem po to, aby nie ulegały korozji. No i kiedy to ruszy, to nikt nie wie, bo na pytanie, kiedy ten teleskop zacznie pracować, pada zwykle odpowiedź taka, jak kiedy będą świeże bułki w sklepie. A już miały być. No więc ten teleskop już dawno miał być. Tutaj na tym rysunku widzimy układ czterech teleskopów, które ja uważam za największy teleskop świata. Każdy z tych teleskopów ma zwierciadło o średnicy nieco ponad 8 metrów, ale dlatego uważam ten teleskop za największy na świecie, że te teleskopy mogą pracować połączone. To znaczy światło skupiane przez każdy z nich jest przy pomocy światłowodów przesyłane do detektora i tam łączone. Po to, żeby to skutecznie robić, to baza, czyli odległość pomiędzy teleskopami, drogi optyczne pokonywane przez sygnały zebrane przez teleskopy, musi być stabilna z dokładnością do ułamka długości fali. Każdy najmniejszy wstrząs, czy to naturalny, sejsmiczny, czy przejeżdżający samochód, powoduje, że ta odległość zmienia się nieco. A więc uzyskanie takiej właśnie interferometrii w zakresie optycznym było przez lata nieosiągalnym celem, ale od kilkunastu lat już rutynowo jest robione, a ten teleskop był pierwszym, na którym to się tak naprawdę udawało. Dodatkowym takim przełomem w badaniach najdalszego kosmosu i możliwości obserwacji tak odległych obiektów było zastosowanie tak zwanej aktywnej optyki. Chodzi o to, że kiedy prowadzimy obserwacje z powierzchni Ziemi, oglądamy kosmos przez warstwę powietrza. Powietrze drga, cały czas kotłuje się. Masy zimnego i ciepłego powietrza kotłują się. To doskonale widać na przykład, jak jedziemy samochodem w upalny dzień i widzimy reflektory samochodu jadącego z naprzeciwka tuż nad szosą. Widzimy, że one drgają. To jest powód, dla którego gwiazdy migają. Ponieważ patrzymy przez kotłujące się powietrze o różnej gęstości. Żeby to wyeliminować, astronomowie stosują następujący trik. Tuż obok obiektu, który tak naprawdę chcą obserwować, zapalają sztuczną gwiazdę. Robią to w ten sposób, że strzelają w niebo w tym kierunku promieniem laserowym, który tutaj dobrze widać. Dobrze? Widać. Ponieważ wiemy dokładnie, w jakim kierunku wypuściliśmy ten promień laserowy, ten promień laserowy w górnych warstwach atmosfery pobudza do świecenia atomy sodu, zapala się sztuczna gwiazda, którą my obserwujemy i widzimy, jak ta gwiazda drga, jak się przesuwa wokół jakiegoś centralnego położenia. Ponieważ my wiemy w każdej chwili, gdzie ona powinna być, to porównując z tym, gdzie ona jest, gdzie ją widzimy, możemy odpowiednio deformować zwierciadło naszego teleskopu tak, aby ustabilizować obraz tej sztucznej gwiazdy. I w ten sposób w dużej mierze usuwamy ten efekt właśnie migotania gwiazd. Przy czym to znowu nie jest prosta sprawa. Każdy z tych segmentów takiego lustra, wielkiego lustra, jest wspierany przez kilkadziesiąt wsporników,
z których każdy jest kontrolowany komputerowo. I to, ten proces korekty kształtu zwierciadła trzeba wykonywać około 100 razy na sekundę, bo taka jest skala czasowa tych turbulencji w atmosferze. Ale to nie koniec. My chcemy zobaczyć naprawdę koniec świata. Chcemy zobaczyć koniec świata. Co więcej, wszyscy Państwo słyszeli, że wszechświat się rozszerza. My to rozszerzanie widzimy jako przesunięcie linii widmowych, o którym mówił profesor Abramowicz, w stronę czerwieni, w stronę dłuższych fal. Chciałoby się, tak jak chciałoby się dotknąć krańca świata, chciałoby się zobaczyć na własne oczy, jak ten wszechświat się rozszerza. Astronomowie oszacowali, że do tego, żeby zobaczyć ruch kwazarów odjeżdżających od nas wskutek ekspansji wszechświata, potrzebny jest teleskop o średnicy zwierciadła około 40 metrów lub większy. I taki teleskop przez konsorcjum krajów europejskich jest w tej chwili budowany, ma rozpocząć pracę w 2022 roku. Jest budowany na pustyni w Chile. Będzie miał średnicę zwierciadła prawie 40 metrów. Kopuła, która go pomieści, jest tutaj przedstawiona i pokazane są rozmiary, jej rozmiary, rozmiary tego budynku, w którym będzie znajdował się teleskop, w porównaniu z piramidami egipskimi. A więc wysokość tej kopuły to będzie około 100 metrów. Jest to naprawdę wielkie przedsięwzięcie. To konsorcjum, które buduje ten teleskop, nazywa się Europejskie Obserwatorium Południowe. To jest taki astronomiczny odpowiednik CERN-u, czyli tego Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych pod Genewą. I Polska od kilku lat jest członkiem tego konsorcjum. Tutaj są przedstawione rozmiary, jest porównanie rozmiarów różnych teleskopów. Ten refraktor, największy refraktor, o którym mówiłem, ma powierzchnię odpowiadającej tej niebieskiej plamce, a teleskop, który jest budowany, to będzie coś takiego. Przy czym proszę zwrócić uwagę na ten cień tutaj. To jest zwierciadło o średnicy 100 metrów i budowa teleskopu o takim zwierciadle była na serio rozważana. I prawdopodobnie, jeśli ten 40-metrowy teleskop okaże się sukcesem, to ten 100-metrowy teleskop, jeśli nie wydarzy się jakaś katastrofa polityczno-społeczna, prędzej czy później będzie zbudowany. Ale czy można zobaczyć nieskończoność wszechświata? Otóż sprawa nie jest prosta, dlatego że my, patrząc w głąb wszechświata, widzimy go takim, jakim on był kiedyś. Księżyc widzimy takim, jakim był sekundę temu, Słońce takim, jakim było 8 minut temu, te gwiazdy, które widzimy gołym okiem, jakimi były kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. Odległe galaktyki widzimy takimi, jakimi, czy kwazary, widzimy takimi, jakimi były przed miliardami lat. I pytanie, jak daleko możemy tymi naszymi obserwacjami sięgać? Wszechświat, jak powiedziałem, ekspanduje. Ta ekspansja miała swój początek. Ten początek był około 14 miliardów lat temu. To znaczy, że my możemy sięgać w głąb wszechświata tylko do tej granicy. Nawet jeżeli coś dalej się znajduje, to tego nie możemy zobaczyć, bo światło z tego czegoś, co jest dalej, nie miało czasu, żeby do nas dotrzeć. Mało tego. Jeżeli to coś dalej się znajduje,
to to coś nie mogło w żaden sposób wpłynąć na to, co się u nas dzieje i na to, co my widzimy. Z tego samego powodu. Z powodu skończonego wieku wszechświata i skończonej prędkości rozchodzenia się światła. A więc już widzimy, że napotykamy pierwszą granicę. Zanim jeszcze odpowiedzieliśmy na pytanie o nieskończoność wszechświata, rozumiemy, że jeżeli będziemy coś mogli o tej nieskończoności powiedzieć, to nie na podstawie bezpośrednich obserwacji, ale drogą pośrednią, drogą rozumowania. I ten rysunek schematycznie pokazuje ten problem. My, badając światło docierające do nas z coraz bardziej odległych obszarów, widzimy wszechświat w epokach, które odpowiadają jego mniejszemu, krótszemu wiekowi. A więc w końcu docieramy naszymi obserwacjami i rejestrujemy fotony z obszarów, w których dopiero rodziły się galaktyki i gwiazdy. Aż wreszcie docieramy do obszarów, które widzimy w takich epokach, w których jeszcze nie było gwiazd ani galaktyk. I teraz, żeby zrozumieć problem nieskończoności wszechświata w taki nowoczesny sposób, to musicie Państwo przejść krótki kurs ogólnej teorii względności. I dla potrzeb tego wykładu ten kurs, ponieważ mamy mało czasu, to zrobimy błyskawicznie. Ogólna teoria względności przedstawia układ równań, który tu jest zapisany zgrabnie w postaci jednego równania, ale tak naprawdę to jest układ wielu skomplikowanych równań różniczkowych, ale to, co jest dla nas ważne dzisiaj, to jest tylko to, że po jednej stronie tego równania stoi obiekt matematyczny zbudowany z wielkości opisujących tylko metryczne własności czasoprzestrzeni. Co to jest, to zaraz powiem. Tylko przestrzeń, czasoprzestrzeń. Po drugiej stronie stoi obiekt matematyczny zbudowany z wielkości opisujących tylko materię, a więc jej gęstość, jej rozmieszczenie, jej ruch. I ten znak równości powiada, że własności metryczne przestrzeni, a więc w szczególności jej nieskończoność, są związane z materią, która tę czasoprzestrzeń wypełnia. Że jak poruszymy materię, to coś się stanie z czasoprzestrzenią. I odwrotnie. Jak coś się stanie z czasoprzestrzenią, to to wpłynie na rozmieszczenie czy ruch materii. Innymi słowy, jak powiedział twórca nazwy Czarne Dziury, John Wheeler, amerykański fizyk, materia mówi przez czasoprzestrzeni, w jaki sposób ta się ma formować, odkształcać, a czasoprzestrzeń mówi materii, w jaki sposób ona ma się poruszać. Jedno z drugim jest związane. I teraz można rozwiązać te równania Einsteina, zakładając, przyjmując zasadę kopernikańską, a więc zakładając, że wszechświat, tak średnio biorąc, w każdym miejscu dla każdego obserwatora jest taki sam. I przyjmując z obserwacji albo ze spekulacji, ile materii ten wszechświat wypełnia i jak ona jest rozłożona. W szczególności, że jest rozłożona równomiernie. Oraz wiedząc z obserwacji, jak szybko obecnie wszechświat ekspanduje. I jak się rozwiąże te równania, to okazuje się, że są trzy możliwości tej geometrii czasoprzestrzeni, geometrii wszechświata. Jedna możliwość jest taka. Państwo ze szkoły znacie geometrię Euklidesa. To jest to, czego się uczy w szkole podstawowej.
Suma kątów w trójkącie zawsze 180 stopni, powierzchnia kuli 4 pi r kwadrat, objętość kuli 4 trzecie pi r do trzeciej i tak dalej. Ale tak być nie musi, bo proszę rozważyć geometrię powierzchni globusa. Otóż jeśli na globusie wyprowadzimy z bieguna północnego dwa południki, które na biegunie tworzą kąt prosty, doprowadzimy je do równika i przyjmiemy tę ćwiartkę równika, które wykrają za trzeci bok. Wszystkie południki przecinają równik pod kątem prostym. Zbudujemy trójkąt, w którym wszystkie kąty będą proste. Suma 270 stopni. Na tym polega różnica własności metrycznych powierzchni globusa od własności metrycznych kartki papieru. Mówimy, że powierzchnia globusa jest zakrzywiona i ma dodatnie zakrzywienie. Ale to nie jest jedyna możliwość, bo możemy rozważać trójkąty, które będziemy rysowali na powierzchni siodła. I na takiej powierzchni suma kątów w trójkącie zawsze będzie mniejsza od 180 stopni. Mówimy, że powierzchnia siodła jest powierzchnią zakrzywioną o ujemnej krzywiznie. Z równań Einsteina wynika, no w oczywisty sposób powierzchnia sfery jest powierzchnią skończoną, choć nieograniczoną. Możemy po niej się poruszać, nie napotykając krawędzi, ale byłaby to powierzchnia skończona. Powstaje pytanie, jaka jest geometria rzeczywistej przestrzeni. Z równań Einsteina wynika, że każda z tych możliwości jest dopuszczalna. A to, jak jest rzeczywiście, zależy od tego, ile jest materii wypełniającej wszechświat. Jeśli tej materii jest dużo, to samo grawitacja tej materii spowoduje, że ekspansja wszechświata zostanie wyhamowana i zamieni się w kontrakcję oraz, że geometria w wielkiej skali odpowiada geometrii sferycznej, czyli wszechświat byłby skończony, choć nieograniczony. W dwóch pozostałych przypadkach materii jest mało. Jeśli jest jej bardzo mało, to wszechświat będzie się rozszerzał na zawsze i będzie nieskończony. Jeśli jest jej akurat tyle, ile potrzeba, to w wielkiej skali wszechświat ma geometrię euklidesową. Co prawda będzie się rozszerzał na zawsze, ale tempo tego rozszerzania będzie zbiegało do zera. On będzie wyhamowywał i tak asymptotycznie prędkość rozszerzania się wszechświata będzie równa zero, ale będzie to wszechświat nieskończony. Jak jest naprawdę? A, tu jest jeszcze cytat z Einsteina, z jego popularno-naukowej książeczki Istota teorii względności, w której on zwrócił uwagę, że napotykamy problem z oszacowaniem, ile jest materii we wszechświecie, dlatego, że zawsze można powiedzieć, że tej materii jest co najmniej tyle, bo ją widzę. No tak, ale może być jeszcze materia, której nie widzę, bo na przykład tak słabo promieniuje, że jej nie widzę. Tak jak te gwiazdy, które Galileusz zobaczył dopiero przez lunetę. A więc mamy problem ze zidentyfikowaniem wszystkich rodzajów materii. Współczesne obserwacje, stan wiedzy dzisiaj jest taki, że wszechświat wypełnia zwykła materia, takie atomy, z których my i wszystko, co nas otacza, jesteśmy zrobieni, ale to jest tylko 4% tej ilości materii, która jest potrzebna, żeby wszechświat był nieskończony. Ale do tego dochodzi tak zwana ciemna materia, którą widzimy w galaktykach i gromadach galaktyk, widzimy jej grawitacyjny wpływ na ruch gwiazd i gromad galaktyk w gromadach. To są prawdopodobnie jakieś egzotyczne cząstki lub małe czarne dziury, o których mówił profesor Abramowicz, lub jeszcze coś innego.
I co ciekawe, 3/4 masy energii we wszechświecie to jest tak zwana ciemna energia, tajemnicza substancja, o której mogliście czytać w gazetach, która ma powodować przyspieszoną ekspansję wszechświata. Tak czy owak, w cudowny sposób ilość tych zwykłych atomów, tej ciemnej materii i tej ciemnej energii sumuje się do takiej ilości, która powoduje, że geometria wszechświata w wielkiej skali jest euklidesowa, a wszechświat, przyjmując zasadę kopernikańską, jest nieskończony. Tutaj wróćmy do historycznego problemu. Jeżeli wszechświat jest nieskończony i jeżeli jest równomiernie wypełniony gwiazdami, to w którąkolwiek stronę byśmy nie spojrzeli, to nasz wzrok padnie na powierzchnię jakiejś gwiazdy. Tak naprawdę jest na odwrót, to nie wzrok, oko wysyła sygnał, tylko ciało wysyła sygnał do oka. Ale historycznie ludzie myśleli, że jest inaczej. Tak czy owak, gdzie byśmy nie spojrzeli, to z jakiejś gwiazdy, pobliskiej lub odległej, światło do nas powinno docierać. Czyli powierzchnia nocnego nieba powinna świecić tak jak powierzchnia Słońca. I tak sobie to wyrozumował Vincent van Gogh na słynnym obrazie Gwiaździsta noc. Otóż tak to niebo powinno wyglądać, a przecież nie wygląda. I to po raz pierwszy uświadomił sobie Kepler. On to zauważył i dla niego był to argument, że wszechświat nie może być nieskończony. Ten argument Keplera został zapomniany, został ponownie odkryty przez Haleya. Ten problem został odkryty przez Haleya i ponownie został zapomniany. Potem jeszcze ktoś i wreszcie w XIX wieku niemiecki lekarz, amator, astronom, według legendy podróżujący do chorego w gwiaździstą zimową noc saniami, zaczął się zastanawiać, dlaczego niebo jest czarne. Przecież jeśli wszechświat jest nieskończony, to całe niebo powinno świecić jak słońce. Dzisiaj nazywamy ten paradoks paradoksem Olbersa albo paradoksem fotometrycznym. Rozwiązaniem tego paradoksu jest zauważenie, że z powodu skończonego wieku wszechświata i skończonej prędkości światła obserwowalna część wszechświata jest skończona. Do tego dochodzą jeszcze drobne poprawki wynikające z tego, że wszechświat się rozszerza, więc to światło się osłabia i tak dalej. Ale zasadnicza sprawa jest taka, ten obszar jest skończony, tak jak chciał Kepler. Choć wszechświat, jak dzisiaj to rozumiemy z teorii względności, może jako całość być nieskończony. No dobrze, ale czy rzeczywiście nocne niebo jest całkiem czarne? Otóż w latach 60. pracowano nad łącznością z satelitami telekomunikacyjnymi i używano takiej oto anteny. Jakość zdjęcia jest bardzo marna, ale zrobiłem je sam na kliszy Orwo w połowie lat 80. i takie są skutki. Otóż przy pomocy tej anteny wykryto pewien szum radiowy, którego, to jest pasjonująca historia, długo nie umiano zidentyfikować, ale potem uświadomiono sobie, że jeśli wszechświat ekspanduje, to kiedyś materia była w takim stanie, że nie było galaktyk ani nie było gwiazd, no ale ta materia musiała być dużo bardziej gorąca, musiała świecić. Czyli że powinno cały wszechświat wypełniać takie resztkowe, cieplne promieniowanie. I szum w tej antenie to właśnie było to promieniowanie. To jest promieniowanie, kosmiczne, mikrofalowe promieniowanie tła. Ono pochodzi praktycznie z Wielkiego Wybuchu. Ono pochodzi z epoki
odpowiadającej wiekowi wszechświata 200 kilkadziesiąt tysięcy lat w porównaniu z dzisiejszymi 14 miliardami. To promieniowanie wypełnia cały kosmos, jest też w tej sali. Mało tego, to promieniowanie można zobaczyć, można je samemu zarejestrować. Może już teraz przy tych cyfrowych telewizorach to nie, ale kiedyś, jak się ustawiło telewizor pomiędzy kanałami, to się pojawiał taki śnieg na ekranie. Otóż kilka procent mocy tego śniegu, czyli energii, która ten śnieg wywołuje, pochodzi z mikrofalowego promieniowania tła, echa wielkiego wybuchu, które rejestruje antena telewizora. Za badania tego promieniowania przyznano dwie nagrody Nobla, jedną w 78, drugą nieco później, już nie pamiętam, w 2000 którymś roku. To promieniowanie, jeśli sobie wyobrazimy, że znajdujemy się w centrum tego obrazka, a ta powierzchnia, która nas ogranicza, za którą nie możemy dalej zajrzeć, znajduje się tutaj, to promieniowanie, które szumi w telewizorze, pochodzi gdzieś stąd, z tej powierzchni. Czyli to jest takie najstarsze światło we wszechświecie. Już dalej można zajrzeć tylko przy pomocy fal grawitacyjnych. To promieniowanie jest bardzo ważne i jest obserwowane na Antarktydzie. Obserwuje się przy pomocy balonów, instrumentów wynoszonych w gondolach balonów stratosferycznych i tak dalej. I to promieniowanie można, temu promieniowaniu można przypisać temperaturę i zrobić mapę nieba, rozkładu takich fluktuacji tej temperatury. Miejsca chłodniejsze, miejsca gorętsze. To, można powiedzieć, jest najstarsza struktura we wszechświecie. To są zgęszczenia materii, z których potem przez miliardy lat wskutek działania grawitacji powstawały obiekty, powstawały galaktyki, gromady galaktyk, supergromady galaktyk i tak dalej. Ale informacje o tym, co się dzieje we wszechświecie, co nowego we wszechświecie, docierają do nas nie tylko w postaci promieniowania elektromagnetycznego, ale także w postaci cząstek. To jest wnętrze potężnego detektora neutrin, które dobiegają do nas z kosmosu. To są takie bardzo przenikliwe cząsteczki. Podobnie jak fotony promieniowania tła wypełniają całą przestrzeń, w każdej chwili przelatują przez nas niezliczone ilości tych cząsteczek. To, co tu widzimy, to jest komora w kopalni pod ziemią, ściana wyłożona fotopowielaczami. Tutaj widzimy ludzi pracujących na jakichś pontonach, bo to wszystko jest wypełnione później w trakcie eksperymentu wodą. Neutrina wywołują reakcje, powstają błyski, które są rejestrowane. Rejestruje się strumienie cząstek promieniowania kosmicznego, również błyski, które powstają w atmosferze, kiedy taka cząstka wpada do atmosfery. Fale grawitacyjne, to jest jedna z ostatnich takich nowości. Detektor fal grawitacyjnych złożony z dwóch laboratoriów. Jedno w stanie Waszyngton, drugie w stanie Louisiana, po to, żeby rejestrować koincydencje, żeby wykluczyć przypadkowe sygnały innego pochodzenia. I przy pomocy takich urządzeń wykryto fale grawitacyjne powstające w wyniku zderzenia czarnych dziur. O tym, że czarne dziury istnieją, wiemy bardzo dobrze. To jest film, który pokazuje gwiazdy krążące wokół pustego miejsca w centrum naszej galaktyki. Widać, że te gwiazdy są przyspieszane tutaj, przez co coś, czego nie widać, tym czymś jest supermasywna czarna dziura o masie około 3 milionów mas Słońca. I czarne dziury mogą być tym miejscem, w którym napotykamy tę nieskończoność, napotykamy krawędź czasoprzestrzeni. Otóż czarna dziura to jest dziura w tkance czasoprzestrzeni. Przez nią się nie da przejść.
ktoś, kto dociera do takiego punktu, wypada z istnienia. To są sygnały, tak. I teraz jest jeszcze jedna ważna uwaga. Powiedzieliśmy, że z równań Einsteina, obserwacji rozkładu materii we wszechświecie wynika, że wszechświat prawdopodobnie jest nieskończony. Jeśli przyjąć zasadę kopernikańską, że nie ma wyróżnionych obserwatorów, wszechświat powinien być nieskończony. Ale już na początku XX wieku Alexander Friedman i Schwarzschild zwrócili uwagę, że wszechświat może być euklidesowy, czyli opisany geometrią Euklidesa, a mimo to być skończony, choć nieograniczony. Wyobraźmy sobie kartkę papieru, na której rysujemy te nasze trójkąty, które mają sumę kątów 180 stopni. Ta kartka ma krawędzie. Ale teraz kartkę możemy zwinąć w rulonik i ona się nie pomarszczy. Sumy kątów w trójkątach nadal będą 180 stopni. Jeżeli utożsamimy również dwie pozostałe krawędzi, powstanie nam torus. Jego powierzchnia będzie płaska, euklidesowa, trójkąty będą miały sumy kątów 180 stopni, ale powierzchnia będzie skończona, choć nieograniczona. I takiej możliwości wykluczyć nie możemy. Czyli mamy taką sytuację oto, że mamy kartkę papieru z tymi naszymi figurami. Możemy sobie wyobrazić, że Ziemia jest płaska, ale zwinięta w rulonik i Magellan może ją opłynąć. Podobnie może być z wszechświatem. Ta nasza trójwymiarowa przestrzeń może być właśnie w taki sposób pozwijana. I teraz, czy można wykryć tę nieskończoność? Czy można ją dotknąć? Otóż nie można. Tę nieskończoność wszechświata można sobie wyobrazić. Można powiedzieć, że ona wynika z równań i z jakichś zasad. Ale nie da się przedstawić takiego eksperymentu, takiego pomiaru, który w odpowiedzi dałby nieskończoność. I to dotyczy nie tylko wszechświata, ale chyba wszystkich pomiarów w fizyce. A zatem nieskończoności mogą istnieć, ale są w cudzysłowie niemierzalne. Filozofowie poradzili sobie z tym problemem w ten sposób, że podzielili nieskończoności na dwa rodzaje. Nieskończoności aktualne, czyli takie, które można dotknąć, zmierzyć, oraz takie, które są logiczne. Można je sobie wyobrazić. Być może istnieją naprawdę, ale których nie można eksperymentalnie wykazać. I te nazwali nieskończonościami potencjalnymi. No i stosunek do tego, czy jeden rodzaj nieskończoności bądź drugi istnieje, jest przedstawiony na tej planszy, jak sobie wyobrażali wybitni myśliciele, że to jest. I żeby podsumować. Wszystkie obserwacje astronomiczne w połączeniu z ogólną teorią względności wykazują, że w wielkich skalach wszechświat jest euklidesowy. A to w połączeniu z zasadą kopernikańską, czyli brakiem wyróżnionych obserwatorów, sugeruje, że wszechświat jest nieskończony. Chyba, że jest wielospójny, czyli pozwijany właśnie w te ruloniki i torusy. Taki wszechświat będzie trwał nieskończenie długo. A zatem choć przeszłość jest skończona, to przyszłość jest nieskończona. Nieskończoność wszechświata, tak w przestrzeni, jak i w czasie, ma jednak charakter potencjalny. Tego się nie da zmierzyć. Wysyłamy promień światła w kierunku krańca wszechświata i czekamy, aż on odbity powróci. Jeśli wszechświat jest nieskończony, to on nie powróci nigdy. Dzięki nowoczesnej astronomii dotarliśmy niemal do granic wszechświata. Pokonaliśmy obserwacjami 99,998% odległości do tego horyzontu ograniczającego nas. Czyli zobaczyliśmy niemal początkową chwilę, czyli ten koniec świata w przeszłości. A odkrywając czarne dziury, zobaczyliśmy końce, krawędzi świata, które leżą blisko nas. Być może wkrótce zobaczymy więcej. Pytanie tylko, czy da się zobaczyć świat cały w ziarenku piasku,
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu, w ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar w godzinie nieskończoność czasu. To jest fragment wiersza Williama Blake'a w tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka. Tak czy owak, złoty wiek astronomii trwa. I astronomowie żyją sobie szczęśliwie, tak jak postaci na tym obrazie pod tytułem Złoty wiek Łukasza Cranacha starszego. Dziękuję. Dzień dobry. Ja chciałem się dowiedzieć, nawiązać do tego zdania kończącego, nie wiersza, ale zdania, to, że wkrótce możemy się dowiedzieć więcej. W którym kierunku patrzyłby pan, skąd oczekiwałby jakichś ciekawych nowych odkryć? Czy to będą właśnie odkrycia w związku z falami grawitacyjnymi? Ja myślę, że są dwa takie obszary, gdzie możemy się czegoś ciekawego spodziewać. Jedno to niewątpliwie są odkrycia związane z falami grawitacyjnymi, dlatego że one pozwalają nam badać te obszary no już bardzo blisko tych lokalnych krańców świata w czarnych dziurach. A drugi obszar, co więcej, być może uda się zarejestrować taki rodzaj fal grawitacyjnych, czy efekty wywoływane przez takie fale grawitacyjne, które pochodzą z jeszcze dalszego obszaru niż to mikrofalowe promieniowanie tła. A więc pochodzą z momentu, w którym wiek Wszechświata wynosił 0,000 i na 30 którymś miejscu po przecinku jedynka sekundy. Więc to jest ten drugi obszar. No i trzeci obszar to jest wreszcie ten obszar wyobraźni. To są prace teoretyczne, że może poszerzymy naszą teorię, nie wiem, kwantowa grawitacja czy coś takiego, co pozwoli odpowiedzieć, że na przykład dla logicznej spójności teorii Wszechświat musi być nieskończony, albo dla logicznej spójności teorii Wszechświat nie może być nieskończony, czy coś w tym rodzaju. Chciałem się jeszcze dopytać, na czym dokładnie będzie polegać to zaobserwowanie przez fale grawitacyjne początku Wszechświata? W sensie, jak zrobimy obraz tego? Chodzi o to, że spodziewamy się, że w tych właśnie najwcześniejszych ułamkach sekundy istnienia Wszechświata, czy ewolucji, ja wolę używać słowa ewolucji Wszechświata, powstał pewien rodzaj fal grawitacyjnych, który różni się od tych fal grawitacyjnych, które zostały zarejestrowane. I ten rodzaj fal grawitacyjnych powinien wypełniać całą przestrzeń całego Wszechświata i wywoływać efekty, które możemy dostrzec w tym mikrofalowym promieniowaniu tła. I to są efekty bardzo specyficzne, bardzo jednoznaczne. Także jeżeli uda nam się to zaobserwować, to będziemy mieli informację o tym bardzo, bardzo, bardzo wczesnym momencie w dziejach Wszechświata. Ja nie wiem, czy moje pytanie nie będzie logiczne, tutaj jestem, logicznie sprzeczne, bo jeżeli obserwujemy już prawie ten kraniec Wszechświata... Obserwowalnego Wszechświata, to tak teoretycznie tam jakaś materia albo planety się uformowały i gdybyśmy byli w tamtym miejscu teraz i byśmy patrzyli w tym samym kierunku, to byłoby nam łatwiej, trudniej? Byłoby tak samo. To wynika z zasady kopernikańskiej. Nie ma wyróżnionego obserwatora. Wszyscy obserwatorzy widzą, oczywiście w dużych skalach, po uśrednieniu w dużych skalach, Wszechświat mniej więcej takim samym. Czyli lokalna gęstość materii, skład chemiczny, temperatura są takie same.